przyjaciel, mecenas. W każdym razie to jest nasz klub Neptuna, zobaczcie, tak wyglądał klub Neptuna. Tam wisiały sieci morskie u góry, a wszędzie były muszle. Te muszle zbierał sam pan Teofil Grydyk. No i oprócz tego na drugiej ścianie znajdowały się okazy fauny morskie, ale żółwie, tam jakieś, prawda, ryba piła dla przykładu, czy tam jakieś tasza, czy jeszcze inne takie ryby, które w oceanie łowi się, czas po prostu giną. Taka jest prawda. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tego pana Teofila Grydyka, wyjątkowo zasłużony człowiek, zafundował między innymi książeczkę jednej z sierot naszego domu dziecka. Drugi raz zafundował rower, prawda? No, taki fantasta życiowy, ale bardzo życzliwy w szkole. No i ci marynarze właśnie byli naszą taką podporą, dlatego to morze i dlatego to wychowanie morskie między innymi tak eksponowaliśmy bardzo i dlatego uchodziliśmy jako miasto za najbardziej morskie miasto w głębi lądu z tego domu. A tutaj mamy bardzo ciekawą wizytę admirała Kołodziejczyka, ten pan w mundurze z takimi dystynkcjami specjalnymi, widzicie. To jest admirał po raz pierwszy, admirał przyjechał do Bolesławca. Nie było w historii tego miasta nikogo, kto miałby taką rangę oficerską, wysoką, prawda? I po raz pierwszy mieliśmy przyjemność gościć takiego dostojnego pana. I to jest spotkanie z naszym wielkim przyjacielem, panem admirałem Kołodziejczykiem, Piotrem Kołodziejczykiem, który no jeszcze po naszym, no po naszej odejściu ze szkoły, mojej odejściu ze szkoły, jeszcze był admirałem, prawda? Jeszcze był dalej minister obrony narodowej.